kubek był pełny, trzeba już dwóch, a życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Ma bredzi, na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie, niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Godzina 18. Teraz my powoli będziemy tutaj wnosić nasze przedmioty do sprzedaży. Także ci, którzy chcą kupować, proszę zająć wygodnie sobie miejsca. A ci, którzy nie chcą, to niech chociaż klaszczą tym, którzy dzisiaj wyjdą tutaj z tymi pięknymi gadżetami. My powoli będziemy wnosić to wszystko, ale dobra, słuchajcie, jest policja. Gadżet, którego nie widzieliście jeszcze. Poproszę tutaj. Proszę tutaj policjanta i co? Brawa piłka, którą trzymał w ręku kto? Sam Cristiano Ronaldo i podpisy Portugalii. A ja opowiadam, cóż my tutaj mamy? Oczywiście fundacja przysłała nam gadżety ze swoim logo. Jest kubek, jest terminarz, jest też pendrive z logo fundacji. Mamy dwie karty bankomatowe. Bank PKO, specjalne grafiki, zobaczcie, specjalne grafiki na tą okoliczność. Są to karty, które na przykład idziemy doładować kwotą 100 zł i możemy później płacić sobie taką kartą, ale mamy ładną, wyjątkową kartę. Możemy tu sobie swoje oszczędności wpłacać i później je wydawać. Mamy również od Jurka Owsiaka płytę. Jedziemy, wyjątkowa płyta. Przystanek Woodstock, koncert jubileuszowy. Mamy także, co to na jeszcze Jurek Owsiak dał? No koszulki oczywiście, dwie koszulki. Ta jest genialna, moi drodzy. Walczymy o tą koszulkę, nieprawdaż? Godność. Poza tym koszulka, o, druga. Popatrzcie sobie na te przedmioty. Tak, to jest druga koszulka. Proszę bardzo. Oprócz tego nie zawiodły organizacje i stowarzyszenia. Straż pożarna podarowała swoją maskotkę, słonika. Trąba do góry, czyli co? Na szczęście będzie. Jak najbardziej. Mamy napoje, o których nie powinnam mówić. Nie mówię, tylko pokazuję. Jest taki napój woodstockowy i jest taki napój. No to mamrot. Po prostu, tak się nazywa. Ładnie się nazywa. Słuchajcie, mamy kalendarze. Od Jurka Owsiaka kalendarz, kalendarz, który podarowało PCK i kalendarz, słuchajcie, jakie fajne chłopaki są tu na zdjęciach, poczekajcie. Bartłomiej Bąk i, no kto, Adrian Zieliński, ich autografy, nasi olimpijczycy, brązowy medalista i nasz złoty medalista. Poza tym, no właśnie, gdzie jest to świetne zaświadczenie? O to musicie się bić. Proszę was, zrzućcie się na to, ponieważ Lwówek walczy. Lwówek też ma taką wejściówkę i wypowiedzieli nam małą wojnę. Kto więcej dostanie, zgarnie za tą wejściówkę? Czy Nowy Tomyśl, czy Lwówek? Nie wiem kto, ale liczę na was po prostu. Mogą być jakieś zrzuty. Dwie osoby mogą pojechać do Warszawy na Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów w kategorii wagowej, w której startował będzie nasz mistrz olimpijski, czyli Adrian Zieliński. Jest to wejściówka, jak już mówiłam, dla dwóch osób. Strefa VIP.
No mam nadzieję, że tam w tej VIP-owskiej was ugoszczą godnie. Nie można tego kupić. To jest rzecz, którą tylko dostają wybrańcy. A wy możecie sobie taką rzecz nabyć. Dobra, chłopaki, no to mikrofony bierzcie do rąk i zapraszam na scenę. Chyba rozepnę szaliczek. Mamy, słuchajcie, świetną maskotkę. Rychtyk Eka podarowała. Zapraszam. Przemysław Podleśny, Komenda Policji. Straż Pożarna, Andrzej Łaciński. Rychtyk Eka, Kuba Skrzypczak. WKU, pan... imię nie wiem, a nazwisko wiem. Imię... Artur Biskup. Pan Artur Biskup. No i z Budowlanych tutaj mamy pana Marcina Lampę. Fajne chłopaki? Jak nie, super są. Czyli na początku licytujemy kolację z każdym z nich po kolei. Nie, ależ się wystraszyli. Dobra, nie, żartowałam. Proszę się nie stresować. Proszę się stresować. Chciałam was troszeczkę wyluzować na początku. Dobrze, sprawdzamy łączność. Wszyscy mówią dzień dobry po kolei i zaczynamy. Oho. Jest, pan Marcin jest. Witam wojsko, dzień dobry. Aha. Dzień dobry. O, jednego nie mamy. Damy radę. Jeszcze raz. Odbezpieczamy. Potrzeba chwileczkę potrzymać, to pana potrzymam. Bomba. Teraz będzie, ta. O, proszę jeszcze raz. Ależ. Dobrze, że to nie pistolet. Raz. To jest, który gdzie mamy głos? Dobry wieczór, aspirant Andrzej Łaciński, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Nowym Tomyślu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, życzę udanej licytacji. Brawo! Dla moich asystentów! Ja to się ustawiłam, no nie? To co, zaczynamy? Zaczynamy, słuchajcie, zaczniemy od gadżetu Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dobra? Zaczynamy. Tak spokojnie, powoli. Tutaj jeden pan będzie kasował, jeden będzie trzymał, jakoś sobie poradzimy. Kalendarz, 21 finał, kalendarz od Jurka Owsiaka. Zaczynamy drobnymi kwotami, żebyście się nauczyli listować. 5 zł po raz pierwszy. 10, dobra. 20, dobra. O, nie możemy podchodzić z mikrofonami za blisko. 20 już mamy. 25. 25 mamy po raz pierwszy. Zapraszamy. 30 było? 30 po raz pierwszy było? To ja daję. Dobra, mamy 30 po raz pierwszy. 35 po raz pierwszy. Super. 35 po raz drugi. No i ma pani piękny kalendarz. 35 po raz trzeci. Brawo. Powolutku, dobra. Rozkręcimy się. Dobra, ja zobaczę, jak to piwo, jak ten napój. Nie padło to słowo. Jak ten napój będzie droższy od tego kalendarza, to po prostu nie rozmawiam z wami. 1 zł. Co da więcej? 20, o nie! 20 po raz pierwszy. 20 po raz pierwszy. Było 20? Piwo, napój ucztokowy. 20 po raz drugi. Nie, napój. 20 po raz trzeci. Zapraszamy. Zawsze orzeźwi o każdej porze. Tak jest. Zielona puszka, kolor nadziei. Kto to zniszczył? Mam nadzieję, że po wypiciu będzie jeszcze lepiej. A, jak to się stało? No dobra. A ile tam jest? Kuba? Nie ma. Ale niepełnoletni, nie możemy. Ręka do góry, kto daje 25? Kto daje 25? No dalej. Albo ja krzyknąć, bo my tu nie widzimy, bo nas oślepili światłami. To zostawimy na później. Tak jest, nie puścimy za bestem. O, pana Andrzeja wykorzystamy. Zobaczcie, dzieciaki, to musicie mieć. Pan Andrzej nam powie, co to za maskotka i za ile. Ja wiem, że nie każdy może zostać strażakiem, ale każdy takiego pluszaka strażaka może mieć w domu. Cena wywoławcza, 5 dych tylko, za maskotkę, która kosztuje 80 zł. 50, kto da 50? No, jesteście super. Sięgamy do kieszeni. No, proszę, brawo, ktoś da 50. 50 po raz pierwszy. Tak, tutaj tak, dziewczynki. 50 po raz mamy pierwszy. Mamy podbite. 60 po raz pierwszy, super. Jest 6 dych po raz pierwszy. Ale walczycie dzisiaj, po prostu nie mogę. Oczy mi tak latają. 70, super. 70.
Już cię lubię! Siedemdziesiąt po raz pierwszy! Napięcie rośnie! Słuchajcie, piękny pluszowy strażak, no. 70. Zawsze puka się pragnienie. Tam w środku jest też taka budeleczka i... No, proszę zobaczyć, w oryginalnym umundurowaniu strażackim. 70 po raz drugi? 100. No, jest... Stuwa po raz pierwszy. Jest stówka. Stuwa po raz drugi. Piękna kamizelka. Można założyć. Stuwa po raz trzeci. Brawo, zapraszam. Brawo, brawo. Ekstra. Stuwa, tak jest stuwa. I to mi się podoba. I on mi o to chodzi. Wysoko podnosić rękę, żebyśmy widzieli. Tak jest. Słyszeli. Tu proszę wręczyć, zrobimy oficjalne zdjęcia. WKU wręcza strażaka, a pilnuje tego policja. Po prostu niesamowite służby mundurowe. Dlatego ciężarowiec. Tak jest. To co, koszulka. Jedziemy. Pokazujemy koszulkę. Jest, tak jest. 20 to jest, tam jest właśnie certyfikat, że jest to oryginalna koszulka. 20 po raz pierwszy. Gratuluję. Wręczam strażaka. 20? Minus służb mundurowych. Mamy tam ile? Dwie dychy mamy, tam z tyłu. Doda więcej. Mamy stuwa, no! Porządna cena za porządną koszulkę. Tak jest. Jedziemy dalej. Stuwa, kto da więcej? 150? To zadaje czoroczka do góry, pięknie. 150 mamy. Słuchajcie, jedyna taka wyjątkowa, 21 finał. Warto taką koszulkę mieć. Po raz drugi 150. I 150 po raz trzeci. Zapraszamy, gratulujemy. Tak, gratulujemy. Brawo, zapraszamy. Super. Super. I to mi się podoba. Tak. Dobrze, to teraz panowie. Nie szalejecie dzisiaj za bardzo. Kupcie swojej kobiecie kwiaty chociaż. 10 wywoławcza cena. To ja daję 50. Piękne kwiatuszki. Aha, 50 mamy. Czyli jest narzeczona. Dobrze. Kto ma jeszcze narzeczoną? Cholera, dziewczyny, nie licytujcie. 50 po raz pierwszy. 50 po raz drugi. Poczekaj. A, jeszcze ale ja chcę, żeby Kuba miał te kwiaty. Podbiłem. To ja daję 60. O, dobrze, niech ma te kwiaty, ale to niech za stówę mam. Kto da więcej? 60 po raz pierwszy? Brawo tutaj! Brawo dla pani Karoliny! Brawo. 60 po raz drugi? I 60 po raz trzeci! Brawo! Gratulujemy! Słuchajcie, to się nazywa zawodnik. Brawo. Te kwiaty wieczorem znajdą właścicielkę, ja o tym wiem. Dobrze. Uff! Dobra. Co? No, próbujemy, nie? Proszę bardzo, oczywiście. Słuchajcie, kto to trzymał w swoich wielkich, męskich dłoniach? Bartłomiej Bąk, Adrian Zieliński, Marcin Lampe, Robert Salwowski. Tak mówię po kolei, kto to trzymał w dłoniach, żeby nie było. Tak, mamy taki układ z kolegą Salwowskim, kto kogo przybije dzisiaj. Proszę Państwa, wyjątkowa okazja z autografami Adriana i Bąk i Bartka. Kalendarz na rok 2013 oczywiście. Zapraszam do licytacji. Batko, ile tam możemy dać? Zaczynamy od 30 zł. Co da 30 zł? Proszę bardzo. Pokupią mnie i dać. Za naprawdę wyjątkowa okazja. 40, tak? 40. 30? 40, kurczę. 40 po raz pierwszy, dobrze. Słuchajcie, zbieramy. Ale przygotowane z karteczką, normalnie zawodowską. A przy okazji można mieć świetną pamiątkę. Kto da więcej? Kto da 50? Od 50. Zaokrąglamy. Czterdzieści po raz pierwszy. Słuchajcie, co to jest za cena za te autografy. To są olimpijczycy, medaliści. Tak. Fajnie, że przyszliście sobie popatrzeć, jak inni cytują. No. 40 po raz drugi. 50. No. O, jest 50. 50 po raz pierwszy. Przypominam, że Adrian to złoty medalista, który przywiózł dla ciężarów po ponad 40 latach. Proszę bardzo. Przypomnij 60 po raz pierwszy. Jak Adrian walczył na Pomoście w Londynie. 70 po raz pierwszy. No brawo. Myślę, że warto. 70 po raz drugi. 70 po raz trzeci. Gratuluję. Zapraszam. Brawo. Na tej sali jest 314 miejsc siedzących. Stojących widzę jakieś 40, czyli jest to nas tutaj prawie 350 osób, z czego licytuję, no prawie 1/100, czyli pół osoby. Moi drodzy, proszę was. No chyba, że wszyscy się tak czaicie na to zaświadczenie. Żeby licytować tutaj fajne rzeczy.
Dobrze, teraz poproszę asystenta. Będziemy licytować przepiękne fotografie. Zobaczcie. Gregor Lawusz we własnej osobie. Jest to autoportret. Moi drodzy, wartość tej fotografii to już jest sztuka. Pan, który ma swoje wystawy, który już wiele osiągnął, te zdjęcia, no jest to artyzm. I wiem, że kwota, jaką dostaje on za swoje dzieła, to jest 100 złotych. Także proszę was tutaj, byście uszanowali wartość tego dzieła i jak powiem 30 złotych, to żeby teraz po prostu te kwoty ruszały coraz wyżej. 30 zł. 5 tych po raz pierwszy. A na tym zdjęciu jest sam pan Gregor Lawusz. W własnej osobie jest autoportret. 50 zł po raz pierwszy. 60 zł po raz pierwszy. 70 zł po raz pierwszy. 80 zł po raz pierwszy. 90. 100 po raz pierwszy. Dalej, opróżniamy portfele. 100 po raz pierwszy. 110 po raz pierwszy. 120 po raz pierwszy. 130 po raz pierwszy. Mamy małą bitwę. Aha, dobra. 130 po raz. 140 po raz pierwszy. 150 po raz pierwszy. 150, 160 po raz pierwszy. No dalej, dalej, dalej. No jeszcze musi pójść troszkę. 170 po raz pierwszy. I odpowiedź? 180 po raz pierwszy. Kolejna. 190 po raz pierwszy. 190 po raz drugi. 200 po raz pierwszy. 210 po raz pierwszy. Ha, ha, ja was uwielbiam. 220 po raz pierwszy. 230 po raz pierwszy. Rozumiem, że oddychę licytuję ci o złotówkę, tak? 240 po raz pierwszy. Mamy 250. 250 po raz pierwszy. 250 po raz drugi. 260 po raz pierwszy. 260 po raz drugi. 270 po raz pierwszy. 270 po raz drugi. Ale niech się i... nie łączają jeszcze od licytacji. 270 po raz trzeci. Brawo! Brawo! Oj. Wiecie co? Część ludzi musi tu sobie wykupić kartę stałego licytatora kupującego, bo po prostu są niezawodni. Autoportret Gregora Lawusza, 2012 rok. Nowe, świeże dzieło. Było na wystawie niedawno. Naprawdę. Taki portret, taka fotografia 100 złotych kosztuje, także jest to piękna rzecz, pięknie oprawiona. Dobrze, dobrze. Ha, ha, ha. Teraz, słuchajcie, mamy kilka takich maskotek. Pewien pan, z którego domyśla, podarował nam takie misie. Jest to edycja limitowana, świąteczna. I będziemy licytować tak po kolei dla takiego małego relaksu. 5 złotych, a wy mówicie tam, jeśli macie, dobra? Kto da? 10 po raz pierwszy, 15 po raz pierwszy, 20 po raz pierwszy. Mamy 20? 30 po raz pierwszy. Tych miśków mamy kilka, także myślę, że sprzedamy je dobrze. 30 po raz drugi. I 30 po raz trzeci. Super! A miśków jest naprawdę wyjątkowy. Tych takich miśków mamy 13 sztuk, ponieważ jest 13. Jest to miś numer 1. Gratuluję. Tak, proszę bardzo. Tutaj wręczacie. Świetnie. Policja pilnuje, żeby nam dobrze kasowano. Okej, okej, okej. O, to może jakiś obraz. Niezawodnie od wielu lat pan Ryszard Pozdrowicz ofiarowuje nam swoje dzieła. Jest to postać Żyda. Słuchajcie. Dobrze mieć, jak ktoś ma biznes, podobno, powiesić sobie. Zawsze przynosi szczęście. Obrazie, tak, przynosi szczęście, także, moi drodzy. Dochody. Oczywiście. Techniką piłko, moi drodzy. 20 zł. Taki kupiecki talizman. Tak, 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 tak. 20, 50 zł po raz pierwszy. Super. A już mi się podoba, że jest 50. Pomyślcie, pomyślcie, nie może przynieść to wam dowodów, to... Myślę, że warto dać większą cenę. Wiecie co? Więcej wydajecie weekend na piwo. Ja to znam takich. No właśnie. Chłopaki, niech ja was wypatrzę. 50 po raz drugi. Zachęcamy. 50 po raz trzeci. Super. Świetnie, na pewno przyniesie panu szczęście. Brawo, brawo, brawo. To co? Była mama maskotka na rozgrzewkę. Gdzie jest prezes? Jest prezes. Rychtyk Egi. Kto chce wrócić do domu z osobą towarzyszącą? Zachęcamy rodziców.
Nie z prezesem, oczywiście z tą maskotką. Rychtyk Eka. Zora ubiegłego roku podarowała nam takiego tego ślicznotę, przytulaka. Chciałbym powiedzieć, że misio ma na imię Tolek. To kto przygarnie, kropka? No właśnie, kto przygarnie? Kto go przygarnie? Jaka jest wywoławcza cena? Dobra, dobra, oni chcą 20. No to może się rozkręcicie. 20. 100. No co? Grubo, grubo. 100 po raz pierwszy. 150. 150 po raz pierwszy. 150. Brawo! 170 po raz pierwszy. 200. 200 po raz pierwszy. 210 po raz pierwszy. 220. 220 po raz pierwszy. Naprawdę 200, duży mięś. 200, 220. Duży mięś za dużą kasę. Po raz 230. Tak, bardzo dobrze. 230. Wow, 250, super. 250 po raz pierwszy. 260. 260 po raz pierwszy. 260 po raz drugi. Albo na prezent, albo kawałek. 260 po raz trzeci. Kochanie, ty jeszcze zlicytujesz tyle nagród. Wejściówkę wygrasz dla taty. Pójdziesz potem na zawody. Brawo! Brawo, brawo. Zapraszamy. Świetnie. Ej, nie licytujecie, a klaszczecie jeszcze gorzej niż licytujemy. Klaszczemy chociaż. O co was prosiłam? Jeśli już nie podnosicie rąk do licytacji, to chociaż używajcie tych dłoń do klaskania. Dobrze, dłoni. Już przez was nie mówię po polsku. W stresie jestem. Dobrze. Ach, ja się boję po prostu zaczynać. Boję się ruszać z tych gadżetów wartościowych. Ale póki macie pieniądze, co chłopaki, dajmy piłę? Proszę. Dajemy piłę. Proszę, proszę, proszę. Tutaj nam powie policja troszeczkę o tej piłce. Słuchajcie, jest to jedyna taka okazja, ale myślę, że w najbliższych latach nie będzie drugiej takiej okazji. Jest to piłka oryginalna Adidasa, podpisana przez zawodników w Portugalii, jak byli w Opale X i tam stacjonowali. Także myślę, że zaczniemy od ilu? 150 złotych w górę? Podoba wam się? 150? Da ktoś 150 za tą piłkę? Da. Dobrze, dobrze. Kto da więcej? 200 po raz pierwszy. 210. 300 po raz pierwszy. 350 po raz pierwszy. 400 po raz pierwszy. Dobrze. 450 po raz pierwszy. Mamy 500. 500 mamy, wow. 500 złotych za piłkę. Ja sobie wziąłem. 550. Dobrze, jest. Włączamy się do akcji dalej. Chybie, 500 złotych ostatnio wziąłem. 500 po raz pierwszy, drugi. 550. 550? 600! No widzicie, za dużo wrażeń. 600 po raz pierwszy. 610. 700. Jak reagujecie? No kochani, to się słabo zrobiła, aby poklaskać, nie możecie? Praca moja wiara w Nowotomyśla. Mamy 700 po raz pierwszy, tak? Ktoś da jeszcze więcej? 700 po raz drugi? To jest dobra cena. 700 po raz trzeci? 750? Tak, tak? 800! 800 po raz pierwszy. Panie, spokojnie, jeszcze patrzymy. Słuchajcie, to jest... Jedyna piłka w swoim rodzaju, bo nigdy nie będzie kopana. Panie Piotrku, czy my mamy fanfary? 800, tak? Słuchajcie, Cristiano Ronaldo podpisał. Po raz drugi? Halo, gdzie jest 810? Mamy. Mamy 810? Super. 810. Brawo, brawo. Brawo, 810. 820. 820. 830. 840. 850. Ja, no to 900, dobra. 900, dobrze. 900. Wody. 900 po raz pierwszy. 900 po raz drugi. O, czekaj, poczekaj, gdzieś 910 słyszałem. Halo? Czekaj, ja z wrażeniem jest 910. Wiecie, czemu ja nie słyszę? Bo ja już myślę o tym, jak tu jeszcze dogodzić tej osobie. Może policja 10 lat po prostu później nie będzie mandatu wystawiać. Nie wiem, no musi być jakiś gift dodatkowy, bo to się tak nie da. 920. A no dołóżcie, trochę jest 930, jedziemy dalej. Mamy 930. No, to na troszkę więcej.
1000 złotych. Ile? 1000 złotych. 1010, gdzie jest 1010? Chcę do tej kadeczki do 1000 nałożyć. No zapraszamy, zapraszamy. A my 1000 po raz pierwszy. 1010 gdzieś słyszałem? Mamy 1000. 1000 po raz pierwszy? Musi być cisza. A jak? 1000 po raz drugi? 1000 po raz trzeci! Brawo! Szymon, no jesteś po prostu genialny. To ja teraz dam wam na skutku, nie cytujcie. Teraz chwila przed chwilą. Coś. Tak. Zapraszamy, kolejna maskotka. Piątka, wyjście. Mamy 20. 25. Poprzednik poszedł za 30, więc myślę, że tutaj warto 35, co na nie wynegocjować. Kto za 30? 30, mamy 30. 35? Mamy 30. Mamy 30. Jest 35. 35 po raz pierwszy. 35 po raz drugi. Ktoś da 40? Mamy 40. Jest 40. Super, 40. Świetnie. 40 po raz pierwszy. 50 po raz pierwszy. 50. 6. Mamy 60. 60 po raz pierwszy. Dobrze, dobrze. 60 po raz pierwszy. Kto da 70? 6 dych po raz drugi? 65. Będzie 60 po raz trzeci. Zapraszamy! Brawo, brawo! Brawo, super! Brawo, brawo! Że te kwoty rosną.